Moment, moment, moment. Mamy są. O, siema. Siema. Zbieram się, idziemy do studia. Przemek już czeka. Daj mi moment, daj mi moment. Ukrycie, że przyjedzie za niedługo. Wychodzimy z chaty. Jakbym nie zdążył, to odbiję, to proszę, w sensie pokryć, żeby te chłopcy tak wystarczy, nie? A potem jak idziemy. Dam ci znaka. Parasol w razie co? Parasolku. Jest zapakowany. Nigdy nie wiesz, chociaż dzisiaj zobacz. Wczoraj padało, brzydko było. Chciałeś, nie? O kurde. Trzymaj. A teraz patrz. Patrz. Choćby zupełnie inna. Czyste niebo. Idę, tylko jeszcze buty muszę ubrać. Czekaj. O Jezu. Co się dzieje dzisiaj? Kulkę trzymam. Nie jest tak, że gadam do siebie, kulkę trzymam jak coś. W sumie dobra, gadam do siebie. Z jednej strony, ale z drugiej strony, bo na to patrząc, gadam do was, no to nie do końca do siebie, nie? Trzeba sobie mózg umieć przetłumaczyć, jak się vloguje, to jest człowiek nie gada do siebie, tylko ktoś to potem będzie oglądał. Też mi to trochę zajęło, żeby umysł to umiał jakoś ogarnąć, ale już jest w miarę okej. No i tak jakby gadam do siebie z przyszłości, nie? Prask. On już chyba poszedł. On już pojechał. Ten Przemek. A my idziemy schodami, kółko. Chodź, Pączek. Jedziemy schodami. Tak jest, ślicznie. Nie chciała kółka rano zjeść jedzonka. Więc je w studio. Wczoraj tak najadła się na wieczór. Poza tym Przemek jej kupił wczoraj takie. Chyba to jest suche ucho. Jakiś królika może. Bo kupił jej to, dał jej to i jadła to. Przypuszczam, że się nażarła jak prosiak tego. I teraz za bardzo, no, zanim to strawi. Tylko teraz pytanie, czy Przemek wyszedł, czy on jedzie autem? Czy jak my to zrobimy? Może ze śmieciami może? No, no. Ja jestem Przemek. No kurde, zmieniaj się! No. Przemek już czeka. Nie, no gdzie ty idziesz, kulka? Chodź! Co? Można przejść? A no w sumie mogłabym to ominąć tutaj. No idę! No patrz to kulce, ona tu co chwilę staje, coś wącha. Dzień dobry, co tam od ciebie dobrego słychać? Dzisiaj będzie ciąg... Oj, auto idzie, chodź! Ciąg dalszy remontowania. Bo to jak się powiedział, przyjedzie dostawa z Leroy, płyty kartonowo-gipsowe dostarczyć. Czy ja zapłaciłem za te płyty? Za płyty cię zapłaciłam? A kiedy je zamawiałeś? Wczoraj. Nie, przedwczoraj. W środę wieczorem. A online? No. No to jak zamawiałeś online, no to wiesz, czy są zapłacone, czy nie? Siedem, czy ty zapłaciłeś? Ja nie. No to wisisz mi hajs. No to ci wisi hajs, odliczysz se. Będziemy robić rozliczenie, to se odliczysz. Chodź, kulka, chodź. Bo ty się coś uciągasz, koleżanko. Ej, co to ma znaczyć, Pączek? Ale słońce, nie? Niby 15 stopni, wczoraj też było 15 stopni, ale to jest bez porównania w ogóle. O, zielone szybko. To jest w ogóle bez porównania. 15 stopni, jak jest słońce, jak nie ma. To by się wygrzmocił. Tak? Schodziłem z dywanu na podłogę i... Gdzie byś miała? No, no. Ja schodziłam z dywanu na podłogę i nogę skręciłam. Więc to nie ma śmieszne. Chodź, Pączek, idziemy. Co pojedzona, zajebiste śniadanko przygotować. Tak. Zrobiłam dzisiaj takie wegańskie paróweczki. Wegańskie paróweczki z cebulką. Nie, no spokój, ja już nie jestem. Pokarmę wszystko. No mam lepsze, no mam lepsze. Z cebulką i po takiej sałatce, nie? A zauważyłeś, że dzisiaj ci dam z octem chlebowym? No. Lepiej? Nie, bo sam marketów twój centra ma. Aaaa, paskowaty, dobra. No bo ci nigdy nie robię, ty sobie zawsze, jak robisz sobie sam, sobie octu jabłkowego dajesz, zamiast octu balsamicznego, nie?
Ale dobra, do takiego zestawienia to ci nie będę dodawać. Jak mam zajebistą musztardę, to nie potrzeba. Ale piękna pogoda, no. Nie, już bryga, Przemek, nie zdążymy. No to ty leć, ja nie będę ryzykować. Ja wiem, widzisz, czerwony, by w połowie by nas złapało. Ty jesteś biedna. Ani mi nie gadaj. Mówiłam na vlogu, ale chyba wczoraj, jak nagrywałam, wczoraj nie pamiętam kiedy, że kurde tu jest, patrzcie ile to jest cienia, nie? A na Fuercie, to trzeba było szukać cienia. I taki słoneczny dzień, bo miasto mniejsze, patrzcie jak są budynki wysokie, nie? Na Fuercie takich wysokich budynków aż tak dużo nie było. Nawet prawie wcale. Znaczy w Puerto del Rosario, mówię o naszym mieście, w którym mieszkaliśmy. I było wszędzie słońce, nie szło po prostu. Ciężko było znaleźć miejsce, żeby tego. Żeby cień znaleźć, a tutaj sam cień. Eres blanca como una cera, nie como sera. Jak ściana, oni mówią jak wosk. A wosk jest jak? Sera. Tu się mówi, jesteś blady jak wosk. Wczoraj czytaliśmy różne przepisy po hiszpańsku. Chciałam, co sobie ludzie dookoła myśleli, nie? Czemu? No bo mogli słuchać, co my gadamy, a my same przekleństwa. Znaczy, też przekleństwa nie mają tak negatywnego, takiego negatywnego wydźwięku jak w Polsce. Te, co myśmy czytali. Chodź, pączek. Chodź, pączek. Chodź. Ale chodziło mi o znaczenie tych przekleństw, że jakby zupełnie inaczej znaczą niż u nas, nie? W sensie takim, że... Innych nie będę miał przykładu chyba, nie? Witam cię na spotkaniu w pięknym parku, jakim jest... Jak się ten park nazywa? Zapomniałem nazwy. Musiałem przejąć pałeczkę, bo Edyta musi zrobić to, co musi zrobić każda osoba, która ma psa i idzie na spacer z nim. Fajnie by było, jakby to każda robiła. Nie musi każda zrobić chyba. W zależności też od miejsca, czy to jest park, czy to jest w górach, czy to jest gdzieś totalnie w lesie. Ja czy to w ogóle gadam? Dała mi te kamery, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Wstydzę się, jestem... Cześć! Gołąb! Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem! Co tam u ciebie, ziomku? Ja muszę z kimś gadać, ja tak nie wiem, gadać się jak do kamery, jak Edyta. Oddaję ci, bo się stresuję. Co się stało? To jest taki szybki checking, nie? Szybki checking, czy tam coś nie zostało jednakowoż. Po tej czynności, jakiej dokonała kulka. A chyba jest git. Bo potem my idziemy na kawę, Hania weźmie ją na kolana i co? I będzie placek brązowy. Drugi raz? Pierwszy? Chodź, bo mam przyjedzie ta. Idę. No to odbierzemy, co mamy odebrać, idziemy na kawkę, jak zwykle. My tutaj przejęliśmy hiszpańskie... Co? Hiszpańskie, jak to powiedzieć, zwyczaje. A co chciałeś powiedzieć? Z kawką. Tak, hiszpański zwyczaj to chyba jest południe picie wody, albo tfu. Nie, no. Piwa, albo... Najlepsza sytuacja była, przedwczoraj chyba to było. Tam. Albo wczoraj, albo przedwczoraj, nieważne. My sobie siedzimy, było dość chłodno, że siedliśmy do środka. U Klaudii, czyli tam u Iris, u tej ciemnoskórej osoby. Gdzie ta osoba pracuje. To raczej nie jest jej kafejka. To kulka. No i siedzimy, pijemy kawę i była tam pani taka, kurczę, z około 60-tki? Nie wiem, o której mówisz, bo tam była też taka około 40-tki, co se drinka wzięła. 9-10 rano. To też, ale ja mówię o tej starszej takiej, no powiedzmy roboczą, około 60, nie wiem, mogła mieć. I sobie piła kawę. Starsza od ciebie, o to ci. No. Piła sobie kawę, Iris była za tym, za barkiem, a ta pani tak z tą kawą szła, nie? Ta kobieta szła tak z filiżanką kawy. Z powrotem do barku, a Iris już sięgała, nie? Ja patrzę, po co ona sięga na flaszkę whisky, nie? I jej tak lała, nie? Czekaj, ty będziesz tą panią. Wystaw rękę. Jedną rękę z filiżanką. A to ja jestem Iris, nie?
Jak do kawy? No, tak jej dolała, a ona poszła usiąść i wypiła tą kawę z prądem. A która mogła być? 10, 11? No, później niż 12 nie chodzimy, rzadko. Hiszpania. Tam normalnie, to jest tak normalnie, że tutaj widzisz, siedzą sobie ludzie, 12 piwo zamówią i siedzą przy piwie. Albo na odwrót, jest 23, 22, oni kawę zamawiają. Jeszcze takie espresso, nie, walą. No takie to, trzeba się przyzwyczaić. Nie wiem, może w Polsce też tak jest, może ja jestem po prostu taka nieubyta, nie? Ale żeby dziwne było dla mnie. Chodź pączek. Oj, już odbiło tą kiełbaskę. Chodź pączek, bo to są auta, wiesz, musisz uważać. Musisz uważać. Nie, nie wiesz, jak jest, nie wiesz, jak było w Polsce, bo miałaś... bo do salonu miałaś, w pracy miałaś trzy kroki, nie 3 minuty. Zależy... Jakbyśmy mieszkali, wiesz, w Rybniku, po drugiej stronie Rybnika mieliśmy tam salon, gdzie mieliśmy, to byś przechodziła przez to miasto, byś widziała, jak to... No bym przechodziła, a tak już widziałam, bo schodziłam z drugiego piętra na dół i po schodach i byłam w salonie, nie? Bo to z tej samej kamienicy miałam salon. To nie jest dobre rozwiązanie. Koniec końców. Wydaje się na dobre, nie? Wydaje się na bardzo dobre rozwiązanie, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Bardzo złe rozwiązanie. Bardzo złe rozwiązanie, mieć w tym samym budynku. A jeszcze nie kumam ludzi, co mają w domach salony, nie? W ogóle ja tego nie zrozumiem. Co mają w domu zrobione, albo nie daj Boże, jeszcze w swoim własnym salonie kąt, albo osobny pokój we własnym domu. W zależności jakie te drogi są, one te prawie po prostu to mogą mieć. Daj mi pokój, to już wolę wziąć kredyt, otwierać salon. Ty już masz z 60-letniego doświadczenia. W życiu w domu, nie? Tylu obcych ludzi, tyle różnych energii. Nie róbcie sobie tego. Do domu zapraszam. To po prostu nie wiesz, co ten człowiek po sobie, że tak powiem, w cudzysłowie zostawi energetycznie i w ogóle. Nie, ja bardzo lubię wszystkie moje klientki, bardzo uwielbiałam. Bo wiecie, o co chodzi. No to dom to jest wasza ostoja, tam to jest dom. Nie wszystkich zapraszasz do domu, prawda? To dlaczego klientki? 2023. Dom to jest dom. Tak, zrób taki napis tam w Photoshopie, w premierze. O, idzie ten gość, to jednak nie jest turysta, to jest lokal. Myślisz? Ten, co nas teraz minął, o. Chyba, że ten, no to jest porozpinana tak, to jest do połowy. Zaimponował mi je tutaj, będę tak chodzić z klapą. Przecież masz taką koszulę, tyle razy ci mówiłam, weź sobie koszulkę fajnie. Ma takie bez rękawów koszulki i takie z kołnierzykiem, o tak, tylko że z krótkim rękawem, nie? I ja lubię, jak ty się tak wybierasz. Ten gość musi być nie głupi, bo tak mi się wydaje. No nie jest głupi, no. Nie, podpuszczam cię, ale nie pójdziesz tak jutro do studia. Od którego spotkaliśmy? 9:25. Ja sobie dziennie tam z gołą klatą. No fajnie, wietrzy mu się tutaj, klata pirata na wierzchu. Może sobie oddech też wiem. Taki ma styl. Co go oceniłem jako turysta, ale teraz już mi to imponuje. Tak, widzisz? Tak fajnie rzeźko po tym deszczu, nie? A mówiłaś im Edyta? Co im? Czy będzie woda? A nie mówiłam im. Opowiadaj, jak to było wczoraj. No Gerardo zadzwonił. Gerardo to jest Gerardo. Gerardo euro. Chodź szybko, bo liga. Gerardo euro. Gerardo euro, skąd się Gerardo euro wzięło? No, Gerardo jak z nami gada, to on nas traktuje tak trochę... Bo on wie, że my mało mówimy po hiszpańsku. Więc on mówi prostym językiem. Mówi tak, Gerardo. No euro, no trabajo. Euro, trabajo. Trabajo znaczy pracować. A chodzi o tym euro z tym, że byliśmy z Pawłem w Lamole. Znaczy w sensie, byliśmy w studio. I pytam się Gerardo, kiedy będzie? Standardowe pytanie do Gerardo. Powiedział, że już jest w sklepie, kupuje rurki i zrobi mi zdjęcie, nie? Pytam się go, jesteś Lamole? On mówi tak, że jest Lamole. No i mówię, to my jedziemy do mamy z Pawłem. Pytam Pawła, żeby mi pomógł załadować drzwi do tej audycji. Ale martwiłem się, że te drzwi się mogą nie zmieścić, że nie wezmę ich, nie? Te, które w poprzednim odcinku montował. Plan B taki, Pablo, jak te drzwi się do auta nie zmieszczą, no to będziesz stał tam mamy i ja dzwonię po taksówkę większą, popijam taksówki i tyle, nie? Ale pojawił też plan C, Gerardo. Mówię, Gerardo, wy macie auto i tak z tymi rurkami jedziesz do nas do studio, no to weź nam te drzwi, nie? I Gerardo mówi euro.
Ja mówię, jakie euro? A on mówi, no mi kocze euro, mi amigo euro. No, nie, no mi kocze, czyli nie moje auto. Ja mówię, od jego kolegi. Przy okazji jedziesz i nie chcesz tego wziąć, ja sobie to zapamiętam, nie? No ja już mu nie oddam tej bluzy, pewnie się zgubiła. Nie no, żartuję. Ta bluza już chyba miesiąc u nas jest. A wiesz, przekalkulowałem sobie to w taki sposób, że transport z mamą ma jakąś tutaj około 50 euro, to on powiedział połowę, 20-30 euro. To będzie okej, nie? Ja mówię, okej, gdybym chciał cię wziąć osobno do roboty, nie ma problemu najmniejszego, gdyby to było niespecjalnie, gdybyś nie przy okazji nie jechał, nie? Tak, to okej, że ta dycha bym to jeszcze z boku, bo załadowali mi to chyba. Myśmy tam byli z Pawłem, to myśmy sobie to załadowali, nie? No. No i euro zostało. A z wodą jest tak, że miał być czwartek po południu. Z Rółkami jeździł od poniedziałku, przywiózł w czwartek rano. A w czwartek po południu miał już montować. No ale dzisiaj po południu prawdopodobnie trzecia, czwarta ma już zacząć montować czystą wodę. A zrobiłeś już porządek u siebie? Jeszcze nie. Robiłem dzisiaj tę twoją ścianę. Wczoraj. No bo tam przez jego ile to za to płacisz, to zresztą krzesło mi się podobało, takie fajne kukiej. No to ci kupię to krzesło. Ale biorę faktury na siebie. Nasz lokal, więc możesz. No. Euro. To dokończy rurki, ale tylko z tą czystą wodą, nie? Bo ta z tą brudną wodą jeszcze... A, no i teraz czeka, tłumaczę tutaj połowi, że z tą brudną wodą to czeka na tego Angela, na tego właściciela, tego zarządcy z nieruchomościami, że mówi mało euro. Oj! Kulka! Kulka się wystraszyła! Skoczyła się na nogi. Że mówi, no bo się wystraszyła. No euro, psa. No euro, no trabajo. No euro, no cambio. Czyli nie mam euro, nie zmieniam rurek. Na rury u nas leżą. Bo to do Angela, są kupione, nie? Pokażę wam. Zielone mamy, chodź. Więc dzisiaj będę przyjmował tego Angela. Ty uważaj, bo kulka jest walnięta. Ona w każdej chwili jest w stanie skoczyć ci na nogi, bo się wystraszy psa, nie? No, skoczyła mi to. No skoczyła mu na nogi. Tego nie widzieliście, bo to się wszystko dzieje tu, przed nami. Po prostu szedł pies. To tak na nią, nie? O, na łoko. Czerwona, zielona. Gdzie? Na lampie. Na lampie? Jest tam, no. Na lampie siedzi. Na czubku właściwie, na tym cypelku. Staram się tak jakoś to... O, teraz ją będziecie widzieć, nie? I tu jest, szczerze powiedziawszy, serio, tu jest tych papug dużo. I one skrzeczą jak porąbane, ale ładne są. Siedzi tam ta skubana papuga, nie? A tu gołąb. No gołębi wiadomo, w Polsce też mamy też gołębi, ale w Polsce tak papugi nie latają. Jest. Kurde! Widzicie ją? Czy ja dobrze nagrywam? Z której strony ona jest? No na drzewie tutaj. Ale na której stronie? Bo ja nie widzę w podglądzie. Nie wiem, czy ja nagrywam. Zielone, tak. Tam gdzieś... Kurde, było. I ja tak do góry nogami zwisa, nie? Ja z tego drzewa. Widziałeś? Do góry nogami zwisała. Tak, tak. A gdzieś tam czytałem, albo słuchałem, że to są właśnie tematem papugi, to podobno była plaga też w Polsce. Tych zielonych? Tak. No ja słyszałam o tym. Plaga papug. Gdzie by się tam pewnie cieszyli. Takie papugi. Takie tropikalne papugi. W Polsce chyba, że to szkodniki są. To możliwe, no. Pączek. Już nie pamiętam, jak to było, no ale to popatrz. Nalot papugi. No dokładnie, one, to są te. No. I Europę. To z nimi. Zobacz, co tam do pomogłości. Tak? A możesz tak w skrócie powiedzieć, nie pamiętam, no wiesz, to zobaczyłem tak bez refleksyjnie. Ciekawe, skąd się one wzięły, nie? Wiem, że były niegroźne chyba. Nie pamiętam. Kurde, ja też nie kojarzę, ale jak ktoś będzie ciekawy, to sobie możecie przeczytać, bo my w tym momencie, jak nagrywamy vloga, może przy montażu coś wątpię. Jestem ciekawy, to sobie przeczytaj. Nalot papug na Polskę. Zobacz, tam było otwarte, Elgato Negro było coś otwarte i wyglądało tam ładnie, zrobili remont znowu. Tu Elgato Negro, czyli czarny kot. Serio, nie mam pojęcia, czy to nagrałam. Ten pocket jest fajny, nie? Tylko ta jego fajność polega na tym, że... O, piłem sobie piwko, panowie, patrzcie, na łyżeczce. Ta jego fajność polega na tym, że jest mały. No ale skoro jest mały, no to nie możemy mieć dużego ekranu z wyświetlacza. Ja tylko widzę, czy moją twarz nagrywam, czy...
Jak lat jest pani Cielita? 86 miałam. A ty? Brawo. A ty 90? Pokaż. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja też miałam dobry. Wszystko na... Słynio, to jest sen. Good. A nic za bardzo nie zmieniałam, że mi się sen poprawił. Tak, nie za bardzo zmieniałaś. Nie denerwujesz mnie już tak przez dzień, no to... Teraz stresuj go spać, no. Jak mnie nie denerwuje, jak jesteś tak miły jak ostatnio przemysł, no to ja się ja? Dziwię, no. Edyta, jak będziesz wykonywała swoje zadanie sumienne i nie będziesz kłamała, to będę miły i uczy. Ja nie kłamię. Ja nie. Ty nie do końca mówisz prawdę. Ja mówię zgodnie ze sobą, a że ty inaczej myślisz i twój mózg inaczej działa, no to co mnie to obchodzi? Okej. Okay. Machałam się, jakoś szybciej idziemy, czy po prostu gadam i się tak machałam? Euro przyjedzie, znaczy ten przyjedzie. Która no, godzina jest? Ile mamy czasu? Się powiem Gregorowi, euro. 9.35, a gości dzwonił, że będzie dzwonił o 8.00. O 8.33 za godzinę będzie, czyli wiem, kto powinien być, ale to jest Hiszpania, więc powinien być. Trzeba doliczyć jeszcze, no, tak z 15 minut co najmniej. To jest tak dziwnie mówić na Wyspie Kanaryjskiej, to jest Hiszpania. O, tutaj wczoraj jedliśmy obiad jak coś. Nie do poznania w ogóle, jak pada deszcz, pewne rejony, a jak nie pada, jest pięknie. Zauważyliście wzmożoną akcję marketingową marki Wingless? No, czekaj, przepraszam się trochę. Pringles, że co? Co? O co chodzi? Tu na billboardach, chyba się już pojawiły, to... Chyba możemy iść, no. Oni się pomylili tutaj, źle napisali. Mają być Pringles, a nie Pringles. Pringles ma być. Pomylili się. Nie wiem. Ale nie jadamy często. Kiedyś częściej jedliśmy, ale zaraz już było, bo nie wyczyści. W sobotę czasem jak odwiedzamy ziomków albo oni nas, to chipsy to jemy. Ale żeby tak na co dzień tworzyć chipsy, o nie. Por favor, evita romper. Ja cię proszę. Dobra, koniec tego nagrywania, bo już gistą. Zmuchała mnie. Wczoraj nie jechałam, znaczy nie szłam, tylko jechałam autem, no to mi kondycja opadła w Przemysławie. Co? No. Jeszcze jedna śmieszna rzecz. Razem idziemy jak pieszo do Lomolonek. Nie, tak daleko to nie. Co byśmy zrobili, jakbyśmy mieszkali na 9 piętrze i tak jak Pawłowi jechani by nam winda nie działała? 2 minuty wchodzili po schodach, nie? Wiecie co, to są 2 minuty, jak się po schodach chodzi? No szybko. I powiedziała, Hania powiedziała, żeby się na niej teraz dało. Że ją poznaje, prawie wszystkich sąsiadów mają poznanych, bo mijają na schodach, dzielą ten sam ciężki tobór życia sąsiedzi. I ona raz schodzili na dół, bo szli na studio, a sąsiad spotkali się na 7 piętrze, nie? I Hania sobie na początku myślała, że sąsiad jest chory, bo tak źle wyglądał. Ale potem skumała, nie? 7 piętro. On po prostu był bardzo zmęczony. I dyszał. Taki... Jak zmusić ludzi do ruchu, nie? Wyłączyć prąd w windzie. Kurde, kondycja razy 100. Gorzej z starszymi osobami, wiadomo, nie? Właśnie. Co starsze osoby zrobią w takiej sytuacji? W ogóle z domu nie wychodzić, zakupy by im musieli nosić inni sąsiedzi. Nie wiem, zależy jak właśnie to jest dla ciebie starszą osobą. I no chodzi o osoby, które mają problemy z... Chorób dbania o organizm, bla, tysiąc rzeczy. Chodzi mi o osoby, które mają problemy z chodzeniem, no. Że schody by były dla nich... Idziemy prosto, tam nie ma słońca, ale ty... Dobra. Nie, to mi nie zasłanie imię. Nie zasłanie imię. No co mnie zasłanie? Co zasłanie mnie? No. Jest słońce, jest. Jest słońce, jest impreza. Kawalątko bez cienia, nie? Ej, koleżanko, proszę cię tak nie wychylać. Bo tu inne pieski chodzą. No, to trzeba uważać, bo ty nigdy nie wiesz, co ten piesek
czy miły, czy niemiły. Nie, teraz już serio. A nie, dobra, jeszcze tego pieska fajnego nagram. Kurde, ja nie umiem skończyć do was gadać. Patrzcie, jak se stoi, czeku. Jaki słodyczek. Te łóżka takie ma. A Kulka już leci do niego. Ej, koleżanko, koleżanko, pomału. Pomału, pomału. O! Żebyś jeszcze bardziej słodki. O! Jeszcze słodszy się zrobił. Kulka, ty głupia. Chodź, chodź, chodź. Ona się wystraszyła, a on się chciał pobawić. No kiedy z Kulka? Ta pani zawsze... Dobra, już któryś raz chyba, trzeci raz albo czwarty. Co idzie naprzeciw, to cmoka już na Kulkę i podejmuje próby, żeby Kulka do niej podeszła, ale... Tak, o tobie mówię. Ale tak. Kulka nic. Widzisz? Co? Ta kobita jest... Wytrwała. Wytrwała? Trzeci chyba albo czwarty raz. Kulka ją opluła. Opluła ją. Czekaj, bo jak myślisz, jak długo to poświęcę, gdzie ją opływała? Nie wiem. Może tak jak z Iris. W końcu Kulka swe serce, w sensie swe lodowe serce stopi i podejdzie. Teraz pomyśl sobie, że ta kobitka jest tobą. Kulka to jest fabryka. A ty potrzebujesz kolor magentę. A, kurde, zasrańcy. Ja nie rozumiem, jak można... Są trzy podstawowe kolory. Żółty, niebieski, magenta. Bo czerwony niby też, niektórzy mówią, że to jest podstawowy kolor, ale no niestety. Czerwony namieszasz właśnie z magenty, dodając do niej żółtego. A magenty, no z niczego nie zmieszasz, bo to już jest podstawowy kolor. I koniec, kropka. A technicy w fabryce nie potrafią ogarnąć magenty, nie? Boli mnie to niemożliwie. Wiadomo, że na przykład fiolet zrobisz, no, ale lubię takiego, ale... Okej, jest Jaman, wale. Chyba Heran zmienił termin. Okej, no. Piątek. Ej, czekaj. No podemos trabajar, entiendo, entiendo. Czekaj. Tengo decir que tienen que pagar euro, euro. Porque no puedo trabajar, entonces. ¿Y quién me paga? ¿Qué? Ángel, ¿qué? Ángel y Ángel no me respuesto. Czerwone. Vale, vale. Ja jestem odkonany, porque esas tuberías de agua sucia. Przemek pyta, co teraz mamy robić. Bo skoro dzisiaj Heraldo nie przyjdzie. Okej, łączy. Co ty to? Tam nie ma ich tam. Ona sobie myślała, że to widzicie. Ona szła pani z długimi włosami i ona sobie myśli. Jako, to nie jest... Okej, dalej. Widzicie, ona... Kulka sobie myśli, że obce bawi to jest fajnie. Już jest tak przyzwyczajona do tego miejsca. Tutaj zawsze się spotykamy na kawie, tam idziemy, nie? Czerwony! No, nic nie jedzie, dobra. Nic tutaj nie widzieliście. Nic tutaj nie widzieliście. Kulka, ty jest szalona. Patrzcie, jak ona... Entiendo, entiendo. Una hora. Ya entiendo en español. Jaki piesio. Piękny tam jest. Człowiek niego zasłania. Tak stoi, jakby czeka. Widzicie go? Ojej. No i teraz Przemek zasłania. Śliczny on jest. Ten pies ma niebieskie oczy jasne, nie? Takie błękitne, piękne.
znam tego psa, bo tu jak tu przysiadujemy, to czasem ci właśnie rozeszł okay, tego psa. My powinniśmy iść do studia, a on tutaj krąży tutaj przy kafejce. Być może będzie tak, że po prostu poczekamy tu na dostawę z Leroy. I oni po nas zadzwonią. Gerardo, aquí, aquí, aquí en España, en Canarias, yo ningún no estoy seguro, porque todos los días todo se cambia. Todos los minutos todo se cambia. Właśnie. Sí, es una locura. Szaleństwo. Vale. Człowiek powiedział, że on tutaj nikogo nie jest pewien na Wyspach Kanaryjskich, bo się codziennie wszystko zmienia. Nie ma pewnych terminów. A Gerardo powiedział, no kura, czyli szaleństwo pewnie. Sprawdzę sobie w tym, w słowniku lokura. Lokura to nie będzie szaleństwo. Chodź kulka na trawkę, idziemy. No na trawkę pójdziemy. O. Oj, kulka myślała, że to Hania. Taka utęskniona Hani. Patrzcie, jak szuka, nie? Kulka jest szukająca. Kulka, jak to Hania zobaczy, ja jej powiem, żeby tego vloga zobaczyła, nie? I ona sobie myśli dalej, że te dziewczyny to Hania. Wiesz, co kulka zrobiła, Przemek? Nie. Dzwonić poziomków. Przyszliśmy. No bo na kawę. Przyjedzie, miał być już ten. No to zadzwoni, że jest, no to my szybko pójdziemy. Tak myślałam, że tak zrobimy. Kurde, już pół godziny do was tu gadam, ale żol wyłączać, bo co chwilę coś się dzieje, nie? Słona lokura. Co, kulka, idziesz znowu do tych dziewczyn? Chodź. Nie, tam jest duży piesek, kulka, chodź tutaj, chodź. Do końca idziemy do środka, tu trochę blisko. Wolałabym do końca, tam tak jak będzie wiało. Gościu był sobie słoneczku. Który gościu? No tutaj jest. No, słoneczka. Tam możemy usiąść, tam tak jak będzie wiało. Pablo nie, a odbiera. Pablo, idź na kamerę. Patrzcie, jakie piękne oczyska niebieskie. No. Tu jest słońce. Idź na kamerę? No dobra, no to jak przyjechali, to idziemy. Przejdziemy sobie tędy. Dobra, ciśniemy szybko. One dobrze, że widziały, że wychodzimy, bo by już kawy robiły, nie? Te kelnerki, ta jedna, przynajmniej kelnerka. Czerwone mamy, Przemek. Czerwone. A to ten właściciel do nas mówi całego, a ja nie słuchałam, że to on. Tutaj siedzi, stoi właściciel tej knajpy. To jest ciekawe, musisz dzień dobry, on ci mówię na razie. Na raz. Możesz go przestać zasłać, dziękuję. O. No nic, no teraz już chyba się raczej nie będzie nic działo. Może w końcu bezpiecznie mogę wyłączyć nagrywanie. Czekam aż... Ej, nagraj mi brodady, bo chcę mieć na nim blogu. Co, ty źle spałeś chyba? No skrzywa jakaś, bo co się stało? Coś ci tutaj nie pykło. Wygląda jakby była w nocy na imprezie. Tutaj zawinęło się. Wstała rano i poszła do pracy. Wiesz co, jakbyś nagrywasz, takie... to tam nie wiem. Ej, zielony, chodź. Ja też nie wiem, co nagrywam, bo ten pokój to po prostu jest jakiś szalony momentami. Wiesz co, są takie prostownice do szczotki prostujące do brody. Ja chyba sobie użyłem wczoraj szamponu do lokowanych włosów. Też tu jest pana. Łamczuku. Ej, dobra, nie mogę wyłączyć nagrywania. Ja jestem więźniem mojego poketa, bo będzie dostawa, muszę sobie nagrać, nie? Jak wygląda dostawa Leroy. Ja wiem, że ja to źle wymawiam, więc dlatego wolę powiedzieć blablablam. To jest zabawne i fajne. Wiecie, o co chodzi, no. Stosowałem ten krem do kręconych włosów i działa, nie? Do Kryska zadzwonił. O, Paweł dzwoni, Przemek. Chyba do nas. Przemku! Dobra, sobie ponagrywam, dobra. To jeszcze nagrywam.
Kulka, chodź. My se tu siądziemy. Chodź, Kulka, chodź, my se tu siądziemy, chodź. Kulka. Kulka, chodź tu. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Chodź tu, Kulka, chodź. Dobra, stoisz na grom. Jerona, ja bym się bała, że dostanę ciaprok. Jocie, kręca. Co ci, co się stało? Ja tylko słyszałam, a tak mi się srać chciało. No to jest klątwa rybnika. Klątwa rybnika? Byłem na studio w rybniku. Czekaj chwileczkę. Zawsze się chciało srać po południu, kiedy miał kurier przyjechać. Aha, zawsze ci się jak kurier, no. I teraz tak samo, co nie, tak mi się chciało i miałem tydzień jak przyjechać. Aha, a musiałeś czekać, nie? Bo zaraz przyjedziesz. Najgorzej, ja też tak mam, ale często. Ale to, że to mózg kłamie, nie? Mózg kłamie, no. Tak, zawsze musisz czekać, nie? Dobra, zmienię sobie, bo to ciekawie wygląda. Przemek, uważaj. Potrzebujesz coś? A ci mózg kłamie, że musisz iść do łazienki. Jak oni to zajmą? Przemek, przesuń się! Przemek! Przemek! Przesuń się, bo ja sobie nagrywam. Ja sobie to nagrywam. Kurde, to ciężkie musi być. A tym obraco? Jerona, ale tym obraco. A to nazot, nie? Paweł się teraz uśmiał, bo Przemek mu opowiedział, że Gerardo dzwonił, że jednak w poniedziałek przyjdą robić rurki. Rurki w sensie. Kurde, to się aż ugino. Jacy pomocni klienci, patrzcie, no. Ha? W życiu, jakbyśmy to autem przywieźli, byśmy nie... No nie ma szans. Nawet tak są. A ten paleciak zostanie tu? Ta paleta? Przemek woła po Hanie. Co, idzie Hania? Idzie Hania? Dobrze. Coś tam jeszcze będzie robił? On nie. A, podpisywać. Zaro przyjdzie Hania. Kulson, zaro przyjdzie Hania. Zaro przyjdzie Hania, Kulson. Może jest jedno z kubina po na razie z kilka kubic. Na dole, a będzie to przyjdzie, to... Dobra, tak się no, nie jesteście ubrani. O, Hania idzie. To jest prawdziwa Hania, Kulka. To jest prawdziwa Hania. To jest prawdziwa Hania. Ona się już z tobą przywitała dzisiaj, wiesz? Dlatego się nie wito teraz. Kumasz, o co chodzi? Poszła do obcej dziewczyny. Nacieszyła się. Zobaczysz, wszystko nagrałam. Wszystko nagrałam. Wszystko jest udokumentowane, proszę pani. Wszystko udokumentowałam. Woo!
Fiat Pulka z tej perspektywy. Co tam? Ile? Zero? Zero, tak? No. Zero, okej. Okay. Trzymaj. €211 te palety. Dwupalety. Płyty kartonowo-gipsowe kosztowały tyle. Do Wersales dzisiaj jest ładna pogoda, posiedziałabym w parku. Nagrywo się. Co się tu dzieje? Kulka jest niesiona. Dobra, pociepnij nią. Pociepnij nią. Nie pamiętam, bo 73. Czekaj, 73? Ha? 86 mam. Czekaj, czerwone. Tak steszy bardzo, 86. O, już auto przestanęło, więc będzie mieć zielone zaraz. A nie, no tak. 78. Uuu, ładnie, ładnie. To i tak, kurkut. Ej, dzisiaj jest zupełnie inna pogoda. Wczoraj waliło żabami, zimno, ciąpy miałam, smarkami. Dzisiaj? Oby inna wyspa, nie? Diametralnie zmienione. Słowne trochę. Powiedział godzinkę, było. No to co Gerardo? Nie to co Gerardo, no. Lunes seguro, seguro, seguro. Ja mówię, tak. To puszczali w pokoju, to nie jest nic nie jest. Tutaj widzisz ta dziewczyna w tej czapce. No fumamos, no fumamos. Tutaj te dwie dziewczyny, Ania. Z nimi cię na kulkę zrobiła. A teraz czas wnieść to do środka. Jest piękna pogoda, no, a my musimy iść do piwnicy. Tutaj, tam w środku będziemy, pomiędzy tymi doniczkami. Łot. Chłopaki się idą przebrać. Tu żruły czekają. To są te... To są te na tę brudną wodę. A te zielone chyba na czysto, nie wiem. Chodź kuleczka, kulka poszła na dół. O, ten mały. Nie było cieszenia. No nie było cieszenia. Mówię ci, że ona się już wycieszyła z tą obcą dziewczyną. Byś ty to widziała, Hania. Byś była tak zazdrosna.